Siema, ze strony to 456 odcinek. Robiłem troszeczkę to, co robiłem. Najważniejsze, to, co robiłem. To zrobiłem portal akurat, co powiększyłem, to musiałem trochę wykopać stąd. Jako tako. Ale jest, no, powiedziawszy, zrobione. Więc mamy portal zrobione. A mam jeszcze miejsce na to tutaj. Mam już pomysł. I mam pomysł na także nasz dach, ten tutaj sufit, i myślę, że może być spoko. Może będzie jako tako spoko. Próbuję teraz normalnie rozmawiać to wszystko, bo I guess mogę powiedzieć, że jestem dalej przeziębiony. A z takiego powodu jestem przeziębiony, że mam dalej kaszel. Typowy kaszel mam, więc no. Próbuję jako tako jeszcze okiełznać to wszystko i tak dalej. Nie wybuchaj, dziękuję. Teraz też się trzeba pozbyć. O nie no, Creeper mi się musiał tu zrespić. Seriously? Come on. Dobrze, tak mogłem go zabić. A ten mi wybuchł. Nie no. Spoko, że mi znowu wybuchł, tylko nie powinien w sumie wybuchać. Chyba, że jakoś szkielet trafił. Serio, wtedy mógłby to być, że szkielet go trafił i mi wybuchł specjalnie. Oj, ty kurwa. Powinien mieć tutaj dirt w sumie. A tutaj co ty robisz? Nie trafiłem go prawie, że no. To prawo, brawo ja. Tutaj mam szkieleta jednego. What the hell? To jest... Dwóch tutaj jest. A nie! Trzech! No to ty dopadasz na hita. Do widzenia. No i to co mówiłem, no jest już. Jest link w opisie tak naprawdę, to co mówiłem tym. A żeby sam sobie załatwić, to będę musiał zapewne kupić. To będzie możliwe, że to tak będzie jednoznacznie, że będą się tak zrobić, ale no. Bo nie jestem takim jakby. No i to tak dobrze nakreślić, że nie jestem tak bardzo pozycjonowanym youtuberem, czy powiedzmy po prostu, że zawsze mi się wszystko dogra i tak dalej. To jest szczerze szczęście lub coś w tym stylu. Ale to co robię, to robię się czuję jakoś szczęśliwie, nie jestem jakby. Czy mam doła, czy nie? Nie mam takiego doła, żeby nie nagrywać. Coś w tym stylu. Co mówię? What the fuck? Po prostu. Zgubiłem ten wątek główny w sumie. Mogę przynieść to. A, bo ja z tym drugim też związałem, mówię. Okej, dobra, to jest trochę inny temat, ale chodzi o to, że. Serio, jakby mi. Że promować swoje kosztyki, to. Promować, to ja mogę promować jako, że jest. Że to utworzyłem i tak dalej, ale że zostać to będzie mieć duże, powiedzmy, zainteresowanie na YouTube tym wszystkim. Po prostu, żeby mieć taką, ten kanał, żeby taki nie był podpadający, powiedzmy po prostu, że nie padał lub coś w tym stylu, no to tutaj trzeba trochę rzeczy porobić. Nie to. To jest Oak Leaves. Nie, Oaka nie chcę. Oaka to ja nie chcę. To jest Dark Oak, proszę cię. O, Dark Oaka mam. To są teo chyba, tak? Tak, takie potrzebuję najbardziej. Bo na podłogę mam pomysł, a też na tak zwane. Sufit też mam. Bo robiłem to na save'a copy. Jak to mogę powiedzieć, że po prostu skupiłem ten save i. Sobie wkleiłem i tam patrzyłem i mi się podoba jedna rzecz i może też wam się będzie podobała. Zależy, zobaczymy. Czy inne grafiki? A taki jest grubsza, czy inne grafiki będę myśleć nad sensem tego robienia? Pewnie będę robił, jak może coś jeszcze do Blendera zrobię, może tak dalej do Blendera. Chcę ma D4, to jest czy D3D? Nie, chyba D4.
pamiętam dobrze. Po prostu w tym będę trochę robić, może coś jeszcze wyjdzie za czas taki rzeczy zobaczymy. W sumie druga rzecz jakaś, czy nie? Ktoś tam mi napisał w komentarzu, że Sopocin i tak dalej, i tak dalej. Szczerze, i mam robić lepsze grafiki, szczerze. Jakby... Nie to tak dobrze sformułować, żeby to wynikło w jakimś dobrym time, czasie takim, że to wszystko jest inne. Chodzi bardziej o to, że grafiki mogą robić jakbym... Mogą robić, okej. Okay. Mogą się nauczyć tego wszystkiego, że tak robić perfekcyjnie, ale szczerze. Jest taka sprawa też, że jakby jest to, że po prostu YouTube jako YouTube trochę upadł pod względem tego, że ciężko dotrzeć do każdego powiedzmy widza osobno, czy powiedzmy, żeby każdy widz dostał powiadomienie o tej godzinie, jakie miał odcinek stawiam, czyli codziennie. Jakby mogłem, ktoś i tam też napisał, że mógłbym rzadziej wsadzać odcinki. A co w głowie myślałem, po co mam rzadziej wstawać odcinki, jeżeli mam czas, nagrywam. Jakby... Niektórzy szczerze chyba... Nie rozumieją jak chyba on. To mój widz, nie wiem czy on... Nie, już pewnie nie słuchaj, ale mnie tam... Hejterów nie obchodzi zdanie, ale... Ja mam swój kanał, to ma swój. I tyle. A jeżeli masz mnie tu... Mówić co mam robić, no to... Sorry na to, ale usłuchuj mnie i to tyle. Jakby... Nie chcę twojej kurna... Jakby tylko, że o, to źle robić, to co źle robić. Po pierwsze, ja ten tworzę kanał. Jako jakby... Podtrzymuję, ja robię na nim odcinki. Ja to wszystko robię, nie ty na tym moim kanale, więc... No. Chyba taka sprawa główna powinna być wyjaśniona. Co, jak tak wygląda. I no. Bez większego chyba... Większej mowy powinno być wyjaśnione. I zrozumiane, że nie każdy... Musi funkcjonować jak ktoś chce, żeby to wymagał. Powiedzmy, dobra, rozumiem jako brat czy w tym stylu, no to trzeba, ale jeżeli ja prowadzę kanał, może ktoś powiedzieć jak robić, ale ktoś ma tylko hejtować, że raczej wrzucaj rzadziej odcinki powiedzmy i tak dalej, to wszystko, no to hello, ja nie będę się powiedzmy podporządkowywał pod niego, że on tak ten. Jeśli jest się nie na bieżąco, lub powiedzmy się nie ogląda moich odcinków i się później widzi, o Jezu, ile jest odcinków tego wszystkiego, no to sorry wineto, ale ja tu nagrywam. Ja próbuję kanał jako tako podtrzymać, zrobić fajną powiedzmy poprowadzić dobrze kanał jako tako, zrobić jeszcze fajnie coś z nim, a nie tylko słuchać kogoś, że mogłeś to zmienić, na pewno to powinien zmienić, bla bla bla. Dla mnie to jest zwykłe. Nie, może mój kanał nie będzie podtrzymywał się lub powiedzmy, nie wiem, żebym z niego zarabiał. Jakbym zarabiał, no to spoko, będę po prostu zarabiać, ale i tak głównie będzie na mnie czekać praca tak czy owak, bo pewnie jak skończę z techniką, no to i tak będę pewnie pracować jak normalny człowiek, a nie przecież ciągle na YouTubie, dobra, siedzieć będę pewnie siedział jak tak, ale powiedzmy w czasie krótszym, że po prostu jest mój kanał. Ale będą powiedzmy odcinki, ale nie powiedzmy zawsze, czy coś w stylu, tylko po prostu... Albo jeśli to będą ciągle na tym takim zapasie, bardziej jestem do przodu na bardzo odcinkowo, bo...
jak mówiłem na wcześniejszym odcinku, że to mi i tak jestem, powiedzmy, przeziębiony, powiedzmy, no to jest jako tak, że przez kilka dni tak się źle czułem, że nie mogłem nagrywać, really, i po prostu taki nagrywanie odcinku na zapasie lub powiedzmy takim zapas był pewnie krótszy trochę, ale także jestem do przodu odcinkowo, że powiedzmy mówię to, co robię czasami, mówię coś w tym stylu, ale jestem powiedzmy po prostu do jakiejś granicy do przodu po prostu, że nagrywam jako tak, no to po prostu nagrywam ze względu na to, bo nie wiem, co się za dwa dni zdanie, co za trzy, nie wiem. Tak naprawdę mogę sobie myśleć, co się stanie lub nie, może będę znowu chory, że nie wiadomo, więc I guess Maciej chce być bardziej po to bardziej, by domyśleć się, co się dzieje, no bo po prostu mieć powiedzmy odcinki, jakby prąd mi zabrakło od tego wszystkiego, tak jak dzisiaj mam technika za mną, no rodzice otwierali technika, bo coś jest z tego terem winne, że włącza mi telewizor po prostu. To śmieszne było, jak oglądałem sobie Wiedźmina na Netflixie. No to podłączyłem przez HDMI telewizor po prostu. Wyciągnąłem sobie od monitora tego drugiego HDMI i sobie po prostu podłączyłem. I nie wyłączył się telewizor. A się okazuje, że nie wyłączał się. To jest najlepsze. A ja się podłączę pod dekoder lub multiroom, jak to się zwie, to nie, wyłącza się i to tak się dzieje, tak trochę częściowo się dzieje. Pewnie tak pochodnie nie będzie pewnie, bo zmienię podstęp tego, bo tutaj trzeba wykopać sufit jeden, tak, no całościowo chyba sufit jeden, co będzie to wymyślone, ale no mam to na drugim save, mogę nawet wejść i pokazać wam. W sumie mogę to zrobić tak na szybko, bo i tak czy owak mam taki czas w sumie. Tyk, tyk, tyk. Dobra, i to tak postawiamy. Dobra. Tutaj zapiszę, albo pokażę wam na... To jest 1.18, eksperymentalna. To jest kopia po prostu tego i tam, co robię. Bo jest dobry pomysł tego. Zobacz. Logów nie ma. Jest to ścięty jeden ten. Jest jeden w górę sufit. I jest tak. Tutaj powinno być tak. Tak zrobione, że tutaj jest to. Zrobione tutaj. I tu. Jest zrobione tak. I tu jest po prostu tu. Jest to. Jakby daje światło z tego i nie muszę oświetlać podłogi. Coś takiego będę chciał zrobić, bo to jest dla mnie chyba nawet spoko pomysł. Bycie myślę, że ładnie wyglądało. Ale no. Jest to. No tak będzie pewnie robione. Mam nadzieję, że tak będzie robione. Najczęściej, ale musimy na początek podłogi, a podłogi no... Nie powiem, że nie, mamy trochę na, do tamtego wyjścia. Ale no. Trzeba to robić, powiedziawszy. I tyle. I chyba większość rozwiałem problemów, powiedziawszy tego, jak robię, powiedzmy, odcinki i tak dalej. Jakby, no, mogłem grafiki robić tak, albo po prostu... Ale to wtedy, no to... Tutaj to już musiałbym... Nie wiem, typowo
Może jak będę chodził do pracy, pewnie będę chodził, jak znajdę sobie. No jakby... Może już pierwszy technikum skończyłem. Ale jeszcze drugim, druga klasa mnie teraz będzie ciekawa. Drugie to wiesz, że są już takie... Chwilowe, powiedzmy, wyjazdy takie, żeby... Jak to działa, no tak dalej. I to wszystko później przejdzie na to, że po prostu będzie później trzecie. Na pewno wiem, że to w piątej, bo to nam, jak to mówimy, nawet z dyrektora mamy lekcję, że chyba to jest w piątej, jak dobrze wiem, że jest te egzaminy zawodowe. No to tam wcześniej, jak mówił nam dyrektor, to było tam, musisz mieć 50% czy tam 70%, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że Creeper nie zobaczy mnie, nie chciałbym tego. Tam na pierwszym chyba trzeba mieć 70%, na drugim chyba tam więcej. No coś w tym stylu, no to ja przykładowo, ale no tak ma być. Oj, ja dużo to niezdrowo. Myślę, że powiedział. No. Tam są dwa creepery następne. Że no spoko, są creepery, co się respią, ale... Wybuchnie, bo byłem za blisko. Ja bym na sobie nie był blisko, szczerze. To tak, poświetlam tak. A to zabuduję od góry. To ono być lepszy pomysł. No nie. O, dwa szkielety. KW. Jezu, ile ja mam. Oh my god. Ile ja mam tych syfu. Już? Nastrzelaliście się? No to też będzie zrównany z większości, mam nadzieję. Ale no. Tyk. A dyr tutaj weźmiemy sobie. Drzwajka powinna mieć więcej zawsze. Z powodu po prostu takiego. I to jest łatwo do odbudowania. Tak jak tam wybuch. A tam już się za powoli już za tak. Ale można po to stawiać. Jako tako. No i tutaj to. Jak się tutaj nie powinno nic respić, bo jest już dużo światła, ale no. No i mój nos. Dobra. W sumie się Creeper płynie z despawnową. Spoko. Nie wiem to czego zabijecie, ale to już jest respawn od creeperów, bym szczerze powiedział. Na naszej farmie no to będzie dwa razy więcej, bym powiedział. Bo tam produkuje gunpowder. Jako tako. Dobra, dyry to odniesiemy. By mieć na wypadek na zapas już. I pójdziemy pościnać drewno. Mam nadzieję, że tylko teraz drewno odcinkowo. No, odcinkowo tak. Zielona nam się teraz skończyła mi już odcinek na dlecie na YouTube'a. Okej. No. Jest to. No, jeszcze zegar. No, już.
sekarza. No. Przypełnienie całe drzewo, a już. Dobra, dociąć to drzewo, tak zrównać z tym, to nie problem już. To tyle. No i to. Widzimy się na samym odcinku. Trzymajcie. Hej.